półfinał, proszę Państwa, między polskim zespołem z Piastowa. Bardzo chcieli tutaj przyjechać. I się udało. I teraz półfinale. 43-39. Od razu odpowiedź. Kos za kosz. 43-41. Do zakończenia pierwszej, trzeciej kwarty. 3 minuty. Znowu goły. To jest podobne jak Walda, nie? W Sopocie. Panie trenerze. Walda się przebiwa dla Sopotu. Goły. Szkoda, że wy nie pamiętacie takiego Jamela Belzanerga z Katowic. To samo. 45-41. Dodatkowo rzut wolny dla gołka. I trafia. Czterdzieści sześć, 43. No za Polską przecież. No i dobrze. Przecież ja Polak. Widzę, jak ją stawiasz. Białystok Piastów. Będą śledziki. Serce się kławie. Białystok na kogo gra po minutę? Startu. Na kogo? Na kogo gra Białystok? Na Tartu. Mistrza Estonii. Dobra drużyna. Bajka. Ciężko będzie. A oni grają po tym meczu, nie? A o tym meczu trenerów się śmiesz? I po raz kolejny lewą ręką. Z numerem 13 punkty dla Estonii. Nie wiem, czy on jest z leworęki, ale chyba tak, skoro ma ręka na lewej ręce. Podwójna. 48-45. I nie ma. Trzeciej kwarty, 52 sekundy. 5 punktami prowadzą Polacy, ale za chwileczkę ten wynik może się zmienić. 2 rzuty wolne dla Estonii. Pierwszy skuteczny. Number 10. Drugi także. Na razie tyle, kolejny filmik, czwarty kwartek.